Nazywam się Jarosław Stępkowski, jestem dyrektorem sprzedaży w firmie Systel. I dzisiejsze spotkanie to spotkanie, na którym spróbuję pokazać, jak, w jaki sposób można użyć platformę Contact Center do obsługi klienta w ogólnie pojętej branży automotive, stricte w tych działaniach dealerskich, sprzedażowych, obsługowych i tak dalej. Na początek kilka kwestii organizacyjnych może. Pewnie widzicie gdzieś po prawej stronie okienko czatu, więc w tym czacie proszę zadawać pytania na bieżąco. Ja lubię taką interakcję, więc jeżeli przyjdzie wam coś do głowy, jakieś przemyślenie, pytanie, śmiało piszcie w czacie. Zobaczmy, czy działa może na początek. Może pierwszy odważny spróbuję napisać. Ja będę tak zerkał, słuchajcie, trochę w tą lewą stronę waszą, po to, żeby widzieć, czy wszystko jest ok. Widzę, że pan Piotr się przywitał, jest pan Mariusz, ok, super, fajnie. Czyli słychać mnie, widać, to mnie cieszy, ok. Dobra, ok, no to możemy, słuchajcie, zaczynać. Ja dzisiaj skupię się na takim podstawowym modelu pracy na naszej platformie Contact Center i trochę też opowiem o jej możliwościach. Co mam na myśli jako podstawowy model? Ano model, w którym przewidujemy, że tą pierwszą linią kontaktu jest tak zwane BDC, czyli dział, który kanalizuje wszystkie zgłoszenia niezależnie od kanału komunikacji, odbiera telefony, do niego wchodzą tikety, zgłoszenia mailowe, odbierają czaty, komunikują się z klientem na Facebooku, poprzez Messengera, do nich spływają formularze www. i potem rozdziela te zadania na poszczególne działy. Takim szczególnym przypadkiem jest to połączenie telefoniczne, bo tego pewnie macie najwięcej, chociaż jak doświadczenie z rozmów z częścią z was, bo z częścią z was już się pewnie widziałem, pokazuje, ten kanał digital też zaczyna mieć dużą rolę, że tak powiem, no i też trzeba go gdzieś nim się zaopiekować. Okej, to do rzeczy, dobra, to my mówimy sobie tak, pierwsza sprawa klient, więc jeżeli mamy sobie takiego klienta, to chcemy, by każdy, kto korzysta z systemu, przede wszystkim wiedział, z kim ma do czynienia, a więc mamy coś takiego jak dane rekordu, mówiąc po naszemu, tak po technologicznemu, dane klienta, tak? Te dane rekordu, po pierwsze, możemy sobie importować z systemu dziedzinowego, który już istnieje u was w firmie, mam na myśli oczywiście CRM, często te dane rekordów, dane klientów, czy też leadów sprzedażowych zaciągamy z systemu DMS, z którego akurat korzysta dealer. Wszystko sprowadza się do tego, bym ja jako agent BDC, odbierając połączenie, wiedział, kto do mnie dzwoni, a jeżeli ten ktoś dzwoni do mnie po raz pierwszy, no to mam możliwość uzupełnienia bazy, po to, żeby następnym razem wiedzieć, że to dzwoni Iwan Czerwiński, tak? No i teraz, jak mówimy sobie o kliencie, to mówimy też, że dobrze byłoby wiedzieć o nim, jaką mieliśmy historię interakcji z tym klientem, tak? Więc jeżeli spojrzymy sobie na tak zwany u nas single client view, to pokażemy cały taki timeline wszystkich interakcji, niezależnie od kanału, którym ta interakcja miała miejsce, tak? A więc jeżeli ten Iwan Czerwiński tutaj przykładowy do nas zadzwonił, to pokażemy w historii aktywności z tym klientem, że to połączenie było. Jeżeli ono było odebrane, to tutaj też będzie można znaleźć nagranie z tego połączenia. Jeżeli Iwan Czerwiński zgłosił się do nas mailowo, bądź zostawił formularz www, no to też pokażemy treść tego maila. Wszystko po to, żeby w jednym miejscu, czytelnym miejscu widzieć, jak przebiegała ta historia komunikacji. A idąc dalej, potem od strony menedżerskiej, móc to wyfiltrować, wyraportować i wyciągnąć wnioski, krótko mówiąc. Tak? Czyli to jest jakby ta cała historia
historia komunikacji. Widzę pytania, które się pojawiają jakby na czacie, więc słuchajcie, będę zerkał i powoli te pytania omawiał. Pytanie, w jaki sposób będę wiedział, z czym dzwonią, jakie połączenia odbiera call center. No to gdzieś tam w drugiej części przejdę do tych kwestii raportowych, ale pamiętajmy o tym, że pod spodem jest wirtualna centrala telefoniczna, tak, która kieruje tym ruchem. A więc jeżeli mówimy o wirtualnej centrali telefonicznej, to mówimy też o tym, że mamy tam podpięty jakiś tam numer główny czy kilka numerów infolinijnych, które kanalizują się w tej wirtualnej centrali. Mamy tak zwane IVR, a więc powitanie i możliwość wyboru tematu rozmowy przez klienta, a co dalej z tym związane? Skolejkowanie tego połączenia do odpowiednich osób, czy to do BDC, jeżeli mówimy sobie, że to jest ta pierwsza linia i ona ma za zadanie jak najszybciej odebrać połączenie po to, żeby ten klient nie czekał albo nie daj Boże nie został odebrany i nie zadzwonił za chwilę do konkurencji, to jest jakby jedna kwestia, a po drugie ta wirtualna centrala, to pod spodem też jest baza danych, która daje nam wszystkie statystyki i raporty, a więc między innymi tą podstawową informację, ile miałem połączeń, jak długo ci klienci czekali na odebranie połączenia, ile ich odebrałem, ile nie odebrałem, albo idąc dalej, jak już nie odebrałem, to czy w ogóle ktoś raczył oddzwonić do tego klienta. No i jakby składając te klocki do siebie, no to uzyskujemy to, co jest chyba najważniejsze, czyli liczby, które pozwalają planować, analizować, wyciągać wnioski, no i układać jakieś kolejne kroki strategiczne, tak? Ulepszać cały proces obsługi czy tam jakby sprzedaży. Dobra, to jeszcze do tej części raportowej przejdę sobie później i za chwilę, a teraz wracam do tego elementu, o którym mówiłem, czyli mówiliśmy sobie o historii aktywności z klientem, więc w takim timeline'ie, który nam pokazuje, jak przebiega ta komunikacja z klientem. Jak widzicie, tutaj też mamy historię, która pokazuje, kto tą komunikację akurat prowadził, a więc gdzieś tam imiona i nazwiska agentów, czy też użytkowników systemu. Ale z drugiej strony, jak ten klient do nas dzwoni, to albo dzwoni z jakąś nową sprawą, to za chwileczkę sobie ten scenariusz przerobimy, albo dzwoni, żeby podpytać o coś, co się dzieje gdzieś tam wewnątrz firmy, tak? Czy ma samochód na blacharni, czy tam czeka na jakąś część i tak dalej, no to my mówimy sobie, dobra, tutaj coś mi się wyłączyło, przepraszam, coś mi się wyłączyło, bo nie widać systemu, dobra, teraz jesteśmy ok. Dziękuję bardzo za uwagę. Dobra, mam nadzieję, że teraz widać system, powiedzcie mi, czy widać system. Dobra. Jezus, sorry, a ja już się tak nagadałem. Dobra, dzięki, widzę, że system widać. Okej, okay. To co widzimy, to jest ten timeline, który pokazuje tą historię interakcji z klientem, tak? A więc mamy na przykład maila od Adama Nowaka, czyli konsultanta wysłanego do klienta, mamy informację o tym, że dzwonił Iwan Czerwiński, czyli ten rekord. I wracając do tego, co pokazywałem wcześniej, no właśnie, dane rekordu, czyli dane Iwana Czerwińskiego, to tak w dużym skrócie, bo pewnie tego nie widzieliście. Dobra, i teraz wracając do tego momentu, w którym przerwałem, czyli ten case, dzwoni klient niekoniecznie z nową sprawą, ale dzwoni, żeby się dowiedzieć, co tam się dzieje z jego samochodem, z częścią zamówioną albo z jakąś tam ofertą do przygotowania. Dobra, no to oprócz historii aktywności, jak już wiemy, że dzwoni ten Iwan Czerwiński i go rozpoznaliśmy, bo dzięki integracji z bazą danych też w momencie, gdy dzwoni do nas klient z numeru, który znamy i mamy wprowadzony do modułu CRM-owego, to też pokażemy wszystkim odbierającym połączenia, czy też tym osobom, do których jest to połączenie kierowane, kto dzwoni? Na wprost Iwan Czerwiński. Ale dobra, idąc dalej, to okej, to jak już wiemy, jaka jest jego historia, wiemy, kto dzwoni, to chcemy, żeby ten odbierający telefon, a szczególnie agent BDC tego contact center z pierwszej linii, wiedział, jakie aktualnie sprawy toczą się na temat tego klienta, no bo on może zadzwonić, żeby podpytać, co się dzieje z jakąś tam jego sprawą, z jego samochodem, serwisie i tak dalej, tak? No i właśnie, no i do tego służy ten widok powiązanych spraw, powiązanych ticketów, to jest takie modne teraz sformułowanie ticket,
I tutaj będziemy mieli listę toczących się spraw albo zakończonych. No i jeżeli klient zapyta mnie, jak tam obsługa jakiegoś zgłoszenia, przyjmijmy, że zna numer tego zgłoszenia, to ja z poziomu konsultanta bardzo szybko mogę sobie przeskoczyć do tego zgłoszenia, zobaczyć historię aktywności tego konkretnie zgłoszenia i sprawdzić status tego zgłoszenia. Tak? Dobra, czyli to jest jakby ten case, czyli mówimy sobie, że system, platforma Contact Center powinna przede wszystkim w pierwszej kolejności dać komfort użytkownikowi w postaci informacji, kto dzwoni, w jakim celu może dzwonić, czyli ta historia spraw, ewentualnie jakaś historia aktywności, jeżeli klient odwołuje się gdzieś tam do interakcji, która miała miejsce wcześniej. To jest jakby ta kwestia. A z drugiej strony, jak już dzwoni, to też chcemy mieć możliwość wyraportowania i oznaczenia, z czym dzwoni. Teraz ten element jakby formularza, skryptu, który będzie nam mówił o tym albo prowadził konsultanta przez to, jak oznaczać rozmowę, jak raportować tą rozmowę, bo potem z tego wyciągniemy raporty, wyciągniemy informacje, które nam pozwolą przeanalizować pewne kwestie. Ja teraz, słuchajcie, chwilę spojrzę na pytania, bo widzę, że tych pytań jest sporo i tak przejdę sobie po kolei, zanim przejdę teraz do tej części procesu związanej, dzwoni klient z nową sprawą jakąś, tak? Dobra. Okej, mamy pytania, to polecę po kolei. Wiecie co, ja będę tak wyłapywał takie pytania, które gdzieś tam się wkomponują mi w tą prezentację albo są szczególnie ciekawe, a na te, na które nie zdążę dzisiaj odpowiedzieć, to na pewno wrócę, bo widzę, kto zadawał pytania, więc pozwolę sobie ewentualnie gdzieś tam mailowo wrócić z odpowiedzią. Dobra, pytanie, czy to oznacza, że można tagować kontakty na kilku poziomach od pani Edyty? No, jeżeli mówimy sobie o tym, że chcemy mieć klienta oznaczonego jakimiś tam tagami, jakimikolwiek, no to okej, tak, mamy moduł tagów, który później nam pozwala bardzo szybko, ładnie wychwytywać, filtrować bazę do jakichś innych działań, typu na przykład jakieś kampanie wychodzące, no i kwestia, wiecie, no kwestia chyba wyobraźni, jakich tagów używamy, tak, możemy to określać po marce, po modelu samochodu i tak dalej, tak, więc jakby to tagowanie jest, jeżeli tu o to chodziło. I to jest dobry pomysł z tagami. Kolejne pytanie od pana Rafała, czy przygotowanie skryptu rozmowy ma sens, czy lepiej zostawić pracownikowi dowolność w rozmowie? No, to trochę wykracza poza tą technologię, ale to ja może tak trochę z doświadczenia swojego menedżerskiego w call center powiem, że wiecie co, to jest tak, no kurczę, dobrze jest, jeżeli jest jakiś tam drogowskaz, który możemy sobie nazwać skryptem rozmowy, nie? Czyli gdzieś tam ci konsultanci wiedzą, jak poprowadzić tą rozmowę, bo wtedy jakby po pierwsze czują komfort w tej rozmowie, po drugie od strony menedżerskiej możemy wyciągnąć informacje, na których nam zależy, a po trzecie, jak mamy gotowy jakiś tam, nazwijmy to skrypt, ale bardziej bym chyba mówił o tym, żebyśmy mówili o jakimś tam drogowskazie, o jakiejś drodze, czy tam przebiegu rozmowy, no to wiecie, jeżeli mamy to przygotowane i konsultant nauczy się tego, w cudzysłowie powiedzmy, na pamięć, to nawet jeżeli na początku, w pierwszych dniach pracy będzie brzmiał sztucznie, no bo wiadomo, że x razy trzeba przejść tą rozmowę, żeby to było naturalne, to przynajmniej nie pogubi się w tej rozmowie i bardzo szybko będzie szedł w górę w efektywności, w swobodzie, a co za tym idzie, też klient będzie miał większą przyjemność w rozmowie z nim. Nie? To tak a propos tego skryptu, jak ma się to do RODO? Możemy wpisywać jego dane do systemu bez jego zgód? Pan Dominik pyta, no nie możemy, nie? Ale teraz dobra, no to mówimy sobie, jak pobrać zgody, no to wiecie co, jeżeli już mamy jego dane, no to zakładam, czyli mówimy o sytuacji, w której zaczynamy pracę na platformie Contact Center i
i importujemy jakieś tam rekordy, które posiadamy, czyli dane klientów, no to zakładam, że mamy tę zgodę. Ale dobra, dzwoni sobie Wysocki Jaromir, który dzwoni pierwszy raz do nas, no to mamy dwa sposoby. Albo gdzieś na IVR-ze informujemy o tym, że jeżeli poczekasz na połączenie z konsultantem, to jest to równoznaczne z wyrażeniem zgody na po pierwsze nagrywanie, po drugie przetwarzanie danych osobowych w związku ze zgłoszeniem, a idąc dalej, wiecie co, no to też jest taka dobra praktyka, że ten konsultant w momencie, gdy przyjmuje zgłoszenie od nowego klienta i pobiera w związku z tym jakieś dane osobowe, to automatycznie też pyta o te zgody na przetwarzanie danych osobowych, ewentualnie zgody marketingowe, jak się sprytnie to ukryje, ukryje albo gdzieś tam włączy do tych zgód na przetwarzanie danych osobowych. No i wtedy wiecie, no to co, no to wtedy zwykle stosujemy jakby w tym danych rekordu też taki checkbox, który konsultant zaznacza w momencie, gdy na tą zgodę uzyskał potwierdzenie klienta. No i mamy znowu jakąś tam informację o kliencie, o posiadanych jego zgodach i możemy tym zarządzać, że tak powiem, nie? A oprócz tego, no, w razie czego mamy też nagranie rozmowy, no bo ja zwykle preferuję model, w którym wszystkie rozmowy są nagrywane, chociażby jakby w kwestiach treningowych, ale idąc dalej, również tych prawnych związanych z pobieranymi zgodami na przetwarzanie danych osobowych, nie? Dobra, okej, słuchajcie, to ja teraz przejdę jeszcze do tego modelu, dzwoni klient z nową sprawą i chcemy go obsłużyć w jakimś tam procesie, który naszym zdaniem dobrze się sprawdza, ale widzę, że jest dużo pytań ciekawych, więc za chwileczkę sobie tam do nich przejdę, bo nie spodziewałem się takiej aktywności, ale to mnie bardzo cieszy, super, dobra. Okej. Czyli case, dzwoni do nas klient, powiedzmy, że jest to nowy klient i teraz wiecie, jakby abstrahując od tego, czy on dzwoni, czy gadaliśmy z nim na czacie, czy wysłał maila, to my mówimy sobie, że tak, że konsultant zakłada ticket i teraz jeżeli to był telefon przychodzący, to ja automatycznie otworzy mi się taka sprawa z formularzem, ze skryptem rozmowy, skrypt umowne pojęcie, na którym konsultant w trakcie rozmowy no weryfikuje pewne rzeczy, czyli przede wszystkim jeżeli jesteśmy multidealerem, no to w sprawie jakiego brandu dzwoni do nas klient albo jakiej marki samochodu, tak? No i potem co? Zwykle, jak już wiemy, że dzwoni do Volkswagena, no to dzwoni po coś, no i teraz tak, albo na serwis, albo jest zainteresowany nowym samochodem, albo jest zainteresowany używanym samochodem, albo z kolei potrzebuje jakiejś tam części i tak dalej, tak? To, co kluczowe, słuchajcie, tutaj mamy pewien zakres informacji, ale wiecie, no każdy z was ma trochę inne działy, trochę inne pewnie konotacje i inaczej nazywa pewne części swojego biznesu i to, co ważne, ta część systemu jest całkowicie customizowalna, no? Czyli gdzieś tam możemy sobie tutaj te elementy nazywać i definiować w zależności od tego, jak to u nas się praktykuje, czy tam u was w waszym biznesie, nie? Dobra, no i teraz wiecie, i teraz mówimy sobie tak, dobra, to dzwoni ten klient i teraz musimy go jakoś obsłużyć. Na razie zostawmy temat, w jakiej sprawie dzwoni. No i kurczę, jakie macie tam największe problemy? Po pierwsze, to czy jeżeli go skierujemy od razu na przykład do doradców handlowych, to czy trafimy w ten moment, kiedy doradca może odebrać to połączenie? To jest jakby jedna kwestia. Druga kwestia, jeżeli dzwoni na serwis, to czy mistrz na blacharni odbierze to połączenie? I czy w ogóle, jeżeli nie odbierze, no to będzie wiedział o tym, że ktoś do niego dzwonił i oddzwoni. No i gdzieś tam my mówimy sobie, dobra, to rozwiążmy, spróbujmy rozwiązać ten problem w taki sposób, żeby to było jakoś płynne, ale przede wszystkim, żebyśmy mieli informację o tym, kto, gdzie dzwonił, no i co się stało później, tak?
gdzieś tam dalej. No i teraz mamy kilka modeli, więc ten konsultant BDC, tego contact center pierwszej linii, który ma to zadanie, żeby jak najszybciej odebrać połączenie i skierować je dalej, jeżeli przyjmie połączenie klienta zainteresowanego nowym modelem samochodu jakimś, no to co? No to może założyć tak zwany ticket. Wiecie, tutaj jest przykładowy model, kiedy umawia de facto określoną jazdę próbną i teraz wyobrażam sobie, że jeżeli jesteśmy zintegrowani z jakimś DMS-em, systemem, który pozwala nam zaciągnąć kalendarz handlowców, no to możemy już na tym etapie spróbować wbić tą jazdę próbną. Idąc dalej, kolejna możliwość, którą pokażę na przykładzie na przykład serwisu, no to możemy zamodelować sobie, że nie zakładamy ticketu, nie zakładamy jakiegoś tam eventu w DMS-ie, tylko mówimy sobie, dobra, to ja jako konsultant BDC przełączam rozmowę do bookerni w tym przypadku na przykład, tak? I teraz mam do wyboru, albo przełączam na konkretnego agenta, wiecie, jeżeli to nie byłaby wersja demo i mielibyśmy system jakby powiązany z pracownikami, to pokazalibyśmy tutaj imię i nazwisko i jego numer wewnętrzny, czyli mogę przełączyć do konkretnej osoby, albo po prostu na całą grupę. No i teraz wiecie co? Co jest teraz na tym etapie ważne? Jak robimy transfer, no to chcemy wiedzieć, czy ten transfer był skuteczny, czy nieskuteczny. Jeżeli nie był skuteczny, to chcemy go potem jakoś obsłużyć. Po pierwsze, wiedzieć, że x transferów do działu serwisu, czy tam do bookerni nie doszło do skutku, wyraportować je, a najlepiej pokazać w bookerni, ilu klientów czeka na jakiś kontakt z ich strony, nie? No i tutaj konsultant może oznaczyć jakby skuteczność tego transferu. To jest jakby kolejny model, który możemy zamodelować, kolejny rodzaj procesu. I trzeci model, założenie bezpośrednio ticketu sprawy, na przykład w dziale części, czyli mamy sytuację taką, że klient dzwoni. To, no wiecie, to jest tak, ja wiem, że tam w dziale części generalnie cały czas wiszą na telefonie, albo dzwonią, albo odbierają połączenia, no i pewnie zdarza się, że ten klient obchodzi te numery zajęte działu części i dzwoni na główną infolinię, nie? I teraz ja sobie z perspektywy menadżera z jakimś doświadczeniem, to chciałbym przekazać taką informację do działu części o tym, że dzwonił klient zainteresowany na przykład, nie wiem, hamulcami, czy tam jakimś tam silnikiem i bezpośrednio założyć zgłoszenie, które pokaże potem w dziale części, oczywiście ten dział części tutaj jest tylko przykładem, bo to może być każdy dział w firmie, z jakąś szerszą informacją, z szerszym kontekstem i to po to, żeby po pierwsze, była informacja, co mamy do podjęcia, czyli lista takich ticketów zgłoszeń, to jest raz, a dwa, im więcej tutaj informacji sobie zawrzemy, no to potem wiecie, no to możemy sobie zdecydować, co, jeżeli mamy 100 spraw, 10 spraw do podjęcia, zdecydować, które są dla nas marżowo najbardziej opłacalne i w pierwszej kolejności odzwaniać do tych klientów, którzy chcą na przykład wydech albo część, która jest dla nas najbardziej marżowa, tak, z jakiegoś względu. No, tych priorytetów może być wiele. Dobra, załóż zgłoszenie, ok. Dobra, czyli sobie gdzieś tutaj założyliśmy na tym Wysockim Jaromirze zgłoszenie do działu części. No właśnie, teraz i to był ten pracownik BDC, który założył ticket, założył sprawę do działu części. No i teraz, tak jak mówiłem wcześniej, ten dział części to jest tylko przykład, to może być każdy dział, ale idąc dalej, chcemy pokazać temu działowi, któremu założyliśmy zgłoszenie, że ma takie zgłoszenie, tak? Czyli pokazać jakąś tam listę nowych zgłoszeń. No i mamy tego Jaromira Wysockiego w takiej najprostszej wersji, czyli mamy informację, że Jaromir Wysocki dzwonił do nas i jest zainteresowany wydechem do Skody. Co tutaj pokażemy, wiecie, to jest też customizowalny widok i tu możecie sobie jakby na etapie wdrożenia systemu decydować,
jak formujemy tą listę zadań do wykonania dla konkretnego działu, jakie informacje pokazujemy jakby na tym etapie. Idąc dalej, możemy to też automatyzować, czyli pewne rzeczy automatycznie przypisywać do konkretnych konsultantów, albo dawać możliwość menedżerowi działu decydować, czym się zajmie konkretny konsultant typu na przykład Adam Nowak. Nie? I to jest ten trzeci workflow proces, czyli takie powiązanie, ok, to jeżeli szczególnie przydatne tam w tych działach, gdzie ciężko jest o to, żeby ad hoc połączyć klienta, czy też oddzwonić do klienta ad hoc, no to fajnie jest wiedzieć, że mamy jakąś tam listę konkretną do zagospodarowania, do przerobienia, po to, by potem wiedzieć, ok, no to jak mamy sobie tych 13 zgłoszeń nowych, to ile z nich, na jakim etapie mamy potem, no i ile w ogóle zostało podjętych, nie? Dobra, zrobię dosłownie 30 sekund pauzy, zerkając, nawet nie 30 sekund, tylko zerkając na pytania, bo widzę, że pytania idą. I okej, okay, dobra, czy moduł ma API do popierania danych, na przykład z DMS, chodzi na przykład o numer telefonu? Pani Edyta pyta. Tak, mamy, jakby nasza platforma posiada API, które pozwala na integrację nie tylko z DMS-ami, ale generalnie z systemami dziedzinowymi. I idąc dalej, też często jest też tak, że wiecie, że to oprogramowanie, które zastajemy wchodząc do firmy już istniejącej, no co, no gdzieś tam ma ograniczone możliwości integracji, pobierania pewnych danych, więc my też trochę jesteśmy na to przygotowani, mamy jakiś tam swój dział programistyczno-deweloperski, który takie integracje pisze. Nawet jeżeli teoretycznie wydaje się, że nie ma możliwości zintegrowania naszego systemu z innym systemem. Ale tam jest kilka możliwości, oprócz API możemy zastosować jakieś webhooki, które będą wywoływały kartę klienta gdzieś tam bezpośrednio w DMS-ie, na przykład jeżeli on dzwoni, idąc dalej, jeżeli gdzieś tam na przykład doradca handlowy dzwoni z DMS-a, tam obdzwania te leady sprzedażowe, no to możemy zastosować tak zwany click to call, który wywoła połączenie poprzez centralę, dzięki temu jakby będziemy wiedzieli, że w ogóle takie połączenie miało miejsce, to raz, dwa, nagramy to połączenie, i gdzieś tam jest też możliwość jakby szerszej integracji, podpięcia nagrania tego do karty kontrahenta w DMS-ie, bo no, tych modeli integracji jest też sporo, nie? Każdy ma inną potrzebę, no bo to jest tak, że nie każdy chce, żeby wprowadzać kolejny system u doradców handlowych czy tam gdzieś tam w kolejnych działach, bo już macie te DMS-y, na których chcecie działać, więc my też jesteśmy przygotowani na to, żeby gdzieś tam się z tymi DMS-ami zintegrować. To mam nadzieję, że odpowiedziałem na to pytanie. No właśnie, czy pani Natalia pyta, czy istnieje możliwość integracji z CRM-em, tak by historia kontaktu była tam automatycznie importowana, konkretnie chodzi mi o to team, na którym pracują dealerzy z grupy VV. No dobra, no to wiecie co, to jest taki no najciekawszy przykład, to ja odpowiem tak, technologicznie istnieje taka możliwość, krótko mówiąc. Dobrze wiecie, że jeżeli dostawca jakby autoteamu, a ściślej nawet VV, poprosi dostawcę, by umożliwił taką integrację, to jesteśmy w stanie ją zrobić. Dobra. Dobra. O, ciekawe pytanie pan Piotr zadał. W jaki sposób wiem, kto dzwoni? No to gdzieś tam chyba wspominałem o tym, ale to teraz powiem jeszcze raz, żeby to wybrzmiało. No, po pierwsze, zakładamy, że mamy jakąś tam integrację z CRM-em, albo przynajmniej na starcie pracy na platformie zaimportowaliśmy bazę rekordów, bazę klientów, którą mamy po to, żeby móc rozpoznawać tego klienta, krótko mówiąc, nie? To jest jakby jedna kwestia, czyli w jaki sposób wiem, kto dzwoni, to jest raz. Dwa, nawet jeżeli nie zaimportowaliśmy bazy, to konsultant każde połączenie opisując i dodając jakby klienta wprowadza dane do naszego modułu CRM-owego, więc ta baza się buduje, więc to pierwsze połączenie, to nie wiemy, jak to dzwoni, ale drugie połączenie, jeżeli już opiszemy tego klienta, to już będziemy wiedzieli, kto dzwoni.
No i teraz jakby kolejna część tego pytania, co, czy będziemy wiedzieli, jaki samochód posiada klient, albo co z klientami posiadającymi kilka samochodów, krótko mówiąc. No dobra, no to wiecie co, to jest tak, najczęściej zaciągamy gdzieś tam z części serwisowej przez mechanizm integracji tak zwaną historię pojazdów i pokażemy przy danym kliencie, jakie on ma pojazdy. No, na etapie, gdy on do nas dzwoni, to nie będziemy wiedzieli, jakby dopóki z nim nie pogadamy w sprawie jakiego modelu samochodu, czy tam jakiego konkretnego samochodu do nas dzwoni, no ale jeżeli gadam z tym Jaromirem Wysockim i on mówi, że dzwoni w sprawie Passata B8, no to ja już wiem, o który chodzi, tak? No i teraz znowu, jak zakładam zgłoszenie, to ja mogę wybrać spośród tej listy jego samochodów jakiś konkretny model po to, żeby gdzieś tam przekazać to dalej do na przykład działu części i dać taki gotowy ticket, nie? W którym będą wiedzieli, tak jak na tym przykładzie, który pokazywałem, że klient jest zainteresowany wydechem na przykład, ale de facto w tickecie będą mieli oznaczone, że chodzi o Passata B8. Nie? To jest ten przykład. Nie? Okej. Jak wyglądają poziomy dostępowe do systemu? Są agenci CC, jakie mają uprawnienia, ale jakie uprawnienia ma osoba nadzorująca zespół? Pani Natalia pyta. Wiecie co, no tak, no mamy jakby rolę w systemie i to jest tak, mówimy sobie tak, każdy poziom powinien mieć dostęp tylko do tych informacji, które potrzebuje do wykonania swoich zadań. Krótko mówiąc, i tak możemy zdefiniować dostępy do systemu. Nie? Czyli na przykład agent będzie widział tylko swoje procesy i klientów konkretnie, których może obsłużyć, czy tam dostęp do bazy danych możemy mu ograniczyć, nie pokazać mu pełnych danych adresowych, jeżeli to mu niepotrzebne, tylko pokazać imię, nazwisko, telefon kontaktowy, adres mailowy. A z kolei działowi części możemy pokazać nieco więcej informacji, no bo gdzieś tam na przykład będzie realizował wysyłkę, powiedzmy, więc możemy pokazać adres. Idąc dalej, jeżeli jestem z działu części, to niekoniecznie muszę widzieć te moduły, na których pracuje BDC Contact Center, więc konsultant działu części nie będzie widział tych modułów, on będzie tylko widział skutek pracy działu call center BDC w postaci ticketów, które im zgłosił ten dział, nie? A z kolei menadżer, no to mówimy sobie, ok, to niech widzi wszystko, albo jeżeli mamy menadżerów konkretnych działów, to niech widzą działania swoich wszystkich agentów, ale tylko w obrębie swojego działu, krótko mówiąc, nie? To tak a propos dostępów, krótko mówiąc, no i to też jest chyba dość istotne, że jest to gdzieś tam dość mocno definiowalne, więc możemy zdecydować, co kto widzi, per dział, per rola, czy nawet czasami per osoba, jeżeli jest taka konieczność. Dobra, czy system może być zintegrowany z Salesforce? Pani Natalia znowu, no może, no akurat mamy gdzieś tam już w swojej historii integrację z Salesforce'em i wiemy, że Salesforce pozwala na bezproblemową integrację, chociaż żeby móc tak na wprost powiedzieć, tak, zrobimy to, możemy to zrobić, to pani Natalia, musielibyśmy przegadać zakres tej integracji, czyli jakie dane z Salesforce'a chcielibyśmy przekazywać do naszego systemu, jakie dane z naszego systemu do Salesforce'a i zderzyć to technologicznie z możliwościami, nie? Ale generalnie Salesforce jest dość fajnie oprogramowany i ma fajne API i można tam się z nimi integrować. Dobra, czy zadania tikety do działów można określić czasowo do wykonania w określonym czasie? Czy są alerty u adresata? Czy można raportować czas reakcji na zadania lub też zrealizowane, niezrealizowane? No można, wiecie co, to jest kwestia tak naprawdę zdefiniowania pewnych KPI i pewnych kwestii, które chcemy mierzyć gdzieś tam na etapie wdrożenia, no i wiecie, pod spodem jest baza danych, tak? Więc jeżeli przewidzimy, że mamy jakiś tam KPI, SLV, SLA i tak dalej, i mierzymy realizację tego KPI, to potem to wyraportujemy, no bo jakby de facto na raporcie pokażemy po prostu odpowiednio zagregowane zapytanie do bazy danych, nie? Dobra. No, takie ciekawe pytanie od pana Piotra.
Zatem to wymaga pracy na system przez wszystkich pracowników w stacji dilerskiej. Nie, nie wymaga. Nie? To jest tak, że wiecie, no nie każdy, jakby czasami nie warto wpinać kolejnego systemu do kolejnego działu, ale stosując pewne mechanizmy integracji możemy gdzieś tam przepchnąć pewne rzeczy, niekoniecznie sadzając tego pracownika w cudzysłowie działu części na naszym systemie konkretnie. Nie? To jest wszystko kwestia tego, jaka jest potrzeba i jakie mamy możliwości technologiczne, czyli jaki mamy system jakby u was i jego możliwości integracji, to jest jakby ta pierwsza kwestia, nie? A druga kwestia, no to jest kwestia tego, jak pracujecie na co dzień, czy to się sprawdza, czy się nie sprawdza, nie? No bo jeżeli tak naprawdę, wiecie, no znam gdzieś tam dealerów, którzy świetnie mają ograną tą część telefoniczną, i de facto bardzo dobrze sobie z tym radzą i tyle. I BDC jakby na przykład zastosowanie tej pierwszej linii powoduje, że jeszcze bardziej po prostu ten lejek uszczelnili tylko i wyłącznie, a reszta jakby pracowników, doradcy normalnie odbierają połączenia na komórkach, no bo gdzieś tam są mobilni i my je nagrywamy, pokazujemy odebrane, nieodebrane, no i tyle, nie? Więc no jakby to jest tak, że nie muszą wszyscy pracować na naszym systemie, nie? To jest kwestia zamodelowania pewnego procesu i tej świadomości, że w związku z tym, że nie wszyscy są na naszym systemie, to niekoniecznie wszystko będziemy w stanie sobie potem wyraportować, nie? No ale to już kwestia jakby dobrych praktyk, takiego trochę doświadczenia też wdrożeniowego, no i tego, jak chcecie ten swój biznes gdzieś tam zamodelować dalej, nie? Dobra, czy można wyciągnąć dane z systemu raportowania i zestawić z KPI, które może nam wyznaczać na konkretny dział lub konsultanta? No, można, dobra, to ja teraz przejdę trochę do tej części raportowej, tak szybciutko, bo kurczę, fajnie się z wami tutaj gada i czas ucieka, a widzę, że pytań jest sporo. Dobra, wiecie, to jest tak, oprócz takich standardowych raportów, które mają wszystkie systemy, czy też platformy call center, wiecie, to zawsze jest tak, że się mówi, no mamy tam to czy 200 raportów gotowych, więc wyciągniecie wszystkie informacje, to my sobie powiedzieliśmy tak, że często jest tak, że jest taka potrzeba, żeby menadżer miał możliwość widzenia tych kluczowych KPI, czy też wskaźników, które mierzy, w jednym widoku, w jednym dashboardzie, w jednym raporcie, który może sobie odpalić na bieżąco i mieć taki z lotu ptaka widok, przegląd sytuacji, co się dzieje. No i od jakiegoś czasu jesteśmy mocno zintegrowani z Power BI-em Microsoftowym i tam budujemy tego typu dashboardy, które agregują te informacje, które mamy w systemie z bazy danych, czy to od strony centrali, czy to od strony systemu ticketowego, czyli tych wszystkich ticketów zadań i pokazują w formie takiego dashboardu. Tu jest taki przykład dashboardu, który niekoniecznie może będzie się odnosił jakby do waszej branży, ale chcę pokazać możliwości, więc możemy pokazać wiele aspektów pracy poszczególnych działów, w tym BDC, no i pokazać, wiecie, na przykład ile było rozmów wychodzących, ile było rozmów odebranych, ile nieodebranych, policzyć jakąś tam produktywność według wzoru, możemy pokazać średni czas oczekiwania na odebrane połączenia, jakiś tam sumaryczny czas rozmów, tak zwany FCR policzyć, czyli rozwiązanie sprawy klienta w pierwszym kontakcie. I tyle, i potem gdzieś tam na bieżąco sobie z poziomu menadżera możemy przełączać i porównywać gdzieś tam jakieś zakresy czasowe i wyciągać z tego wnioski. To jest jeden jakby z modeli. To, co chcę powiedzieć, BI daje tą możliwość, że po pierwsze możemy sobie skonstruować taki dashboard, który będzie dawał informację zarządczą, to jest jedna kwestia, a po drugie, ponieważ jest to produkt Microsoftu, to zawsze można to wyeksportować do tego, co menedżerzy lubią najbardziej, czyli do tabeli Excelowej, krótko mówiąc, nie? No, to tak jakby w tej kwestii, plus jakby to jest ta kwestia raportowa,
Więc tutaj mamy dużą swobodę w budowaniu tego dashboardu, odkąd zastosowaliśmy Power BI-a. Ale oprócz tego jeszcze, no co, no są jeszcze wallboardy, które mogą nam pokazywać bieżącą sytuację, szczególnie na tej infolinii, na tym ruchu telko. I tutaj też możemy sobie zdecydować, co chcemy pokazać. To jest taki tylko poglądowy przykład. Te klocki są modyfikowalne, możemy pokazać, kto jest zalogowany, kto nie zalogowany, kto gada, kto nie gada. I tyle, nie? I gdzieś tam zarządzać tą informacją i mieć pod ręką najczęściej wyświetloną na jakimś tam telewizorze konkretnym. No i to są jakby też te wallboardy, są mocno scalone, mocno zintegrowane z centralą telefoniczną, inny rodzaj wallboardu, trochę inny. My korzystamy bardzo często z rozwiązania takiego, no powiedziałbym, światowego, czyli 3CX, no bo on pozwala bardzo szybko wiele rzeczy administracyjnie zarządzać, wieloma rzeczami, nawet tak od wewnątrz, z poziomu waszego administratora. Prosty temat, na przykład wiecie, zbudowanie IVR-a, nie? To jest moduł budowania IVR-a akurat na dzień, na czas pracy jakby salonu, nie? Czyli gdzieś tam definiujemy, że jeżeli klient bierze jeden, to połącz z kolejką taką, jeżeli wybierze dwa, to połącz konkretnie z dystrybutorem Esker i tak dalej. To taki przykład, ale pokazuje jakby możliwości, że wiecie, nawet ja, mimo że nie mam jakiejś takiej kolosalnej wiedzy telekomunikacyjnej, potrafię zbudować taką centralkę i ruch telefoniczny na tym naszym VPBX-ie. Dobra. Ok, jest 10:42. Przejdę te pytania. Taka gorąca prośba, bo mam świadomość, że się rozgadałem. Więc jeżeli jest coś, czego nie pokazałem, chcielibyście, żebym pokazał, to napiszcie. Jest dużo pytań, słuchajcie, więc pewnie nie uda mi się odpowiedzieć na wszystkie. Obiecuję, że wrócę z odpowiedziami, jeżeli wyrażacie taką ochotę na te pytania, na które nie odpowiem. Natomiast, no wiecie, łatwo mnie znaleźć na stronie systel.pl, systel przez 2L. Można zawsze zadzwonić, możemy się umówić na spotkanie, przegadać te wasze potrzeby versus możliwości. No, Michał pyta o to, że możecie zrobić integrację przy wsparciu importera. Na rynku jest kilka wiodących systemów, Autostacja, Softwigu, Rogowiec. Pytanie, czy którym z tych systemów wspomniana integracja już działa? No, z Autostacji posadzonej on-premisowo, tak, mamy taką integrację. Z Rogowcem, szczerze mówiąc, gadamy, tam jest taka możliwość. No i pewnie jest to kwestia konkretnego case'u, na bazie którego możemy taką integrację napisać. Nie? Dobra, pani Sylwia, czy jest lista callback, aby agenci mogli odzwonić? No okej, okay, dobra, to prosty temat, połączenie nieodebrane, lista połączeń nieodebranych. Czyli jeżeli mamy rozpoznanego Sergiusza Michalskiego i go nie odebraliśmy, porzucił się, gdzieś tam porzucił połączenie, bo zbyt długo czekał, to pokażemy, czy to BDC, listę tych połączeń nieodebranych, czy na przykład w sytuacji, kiedy BDC przełączało do konkretnego działu, to jesteśmy w stanie pokazać to połączenie też temu działowi nieodebrane, nie? Żeby wiedzieli, do kogo trzeba odzwonić. Czy można nagrywać połączenia na telefony komórkowe? Można, aczkolwiek wiecie co, tak. Połączenia przychodzące bez problemu, nasz VPBX umożliwi logowanie telefonu komórkowego jako tak zwanego numeru wewnętrznego, więc te połączenia, które przejdą przez główną infolinię, przez naszą centralkę, nagramy, a jakby finalnie zostaną odebrane na telefonie komórkowym, nagramy i to może być takie bezpośrednie połączenie na przykład z działem handlowym, z doradcą handlowym, gdzie on odbierze to połączenie na komórce, albo połączenie transferowane z recepcji, z BDC, z call center, to nagramy. Natomiast jeżeli chcemy raportować i wiedzieć, czy tam nagrywać połączenia wychodzące z komórek, no to tu już trzeba pogadać z operatorem sieci komórkowej, w której macie te telefony komórkowe, o takiej usłudze jak MDM, czy też FAMOK, gdzieś tam starsza nazwa. I dzięki tej usłudze
no, jesteśmy w stanie wyciągnąć informacje za pomocą jakiegoś mechanizmu integracji z operatorem sieci komórkowej o historii połączeń, krótko mówiąc, a jeżeli on wewnętrznie u siebie na platformie nagra to połączenie, no to też jest możliwość gdzieś tam przesunięcia tego połączenia, chociaż w praktyce wystarcza po prostu fakt, ile dzwonią, jak dzwonią w formie raportu. Dobra, czy istnieje możliwość zbierania w systemie zapytań z różnych kanałów zdalnych, Messenger, formularze kontaktowe na stronie i tym podobnie, tak by automatycznie tworzyło się z tego zgłoszenie w systemie? No to jest tak, wiecie, formularze www, czy też nawet czat, który nam na początku przeprowadzi klienta i powie, żeby określił, o czym chce z nami gadać, to są już informacje, w których my wiemy, czego dotyczy ta rozmowa, nie? Czy tam ten ticket, który on zakłada u nas. Więc jeżeli on wybrał, że tematem ticketu jest, nie wiem, jest nowy samochód, marka taka i taka, to my taki bezpośredni ticket od razu zczytamy z formularza www i założymy ticket pod konkretny proces, pod konkretny formularz, nie? Natomiast Messenger, czy też ogólny czat taki otwarty, gdzie klient na samym początku nie określa tematu rozmowy, no to ja trochę traktuję jak rozmowę telefoniczną, nie? Czyli że w trakcie rozmowy, czy tam w trakcie konwersacji na Messengerze, czy na czacie, no to wychodzi, o czym on z nami pisze, nie? No i wtedy musimy dać możliwość temu konsultantowi, który obsługuje tą rozmowę, wyboru formularza, nie? Czyli albo gdzieś tam damy mu możliwość założenia sprawy i wtedy on sobie wybierze proces, w którym założy tą sprawę, czyli na przykład od razu przejdzie do BDC części i tu założy jakiś tam ticket w dziale części, no albo inny proces damy mu do wyboru. To jest kwestia tego, co będziemy mieli zamodelowane w systemie, nie? Więc reasumując, no jest możliwość od razu kategoryzowania i zakładania konkretnych ticketów na konkretnym dziale, jeżeli na wejściu formularza, czy tam na wejściu kanału, w którym wiemy, czego zmusimy klienta albo sprowokujemy klienta do tego, żeby określił, czego dotyczy jego zgłoszenia albo jego interakcja z nami, nie? Dobra, czy jest podział połączeń przychodzących z różnych marek, możliwość raportowania z podziałem na numery? No jest, to jest tak, że wiecie, w ramach jednej centrali my możemy obsłużyć x numerów infolinijnych. No jeżeli sobie powiemy, że numer 5066125 to jest mój numer, to jest marka Skoda, a z kolei 3432806 to jest Volkswagen, no to my będziemy od razu wiedzieli, że to jest klient, który dzwoni w sprawie Skody, a to jest klient, który dzwoni w sprawie innej marki, nie? Podstawimy tam inne IVR-y, ale też konsultantowi pokażemy, jest taka możliwość pokazania tego, co wybrał klient albo na jaki numer dzwoni. No i idąc dalej, wiecie, to jest też tak z tą numeracją, to mi się też od razu przypomina, że jeżeli mówimy o numeracji, którą obsługuje wirtualna centrala, no to możemy od razu sobie też podstawić tam numery, nie wiem, z Otomoto, z Allegro, czy to jest z Google Adsów i wiedzieć, czy na przykład w Google Adsach, czy ten budżet marketingowy, który wykładamy na reklamy w Google, no to rzeczywiście przynosi faktyczne rozmowy, albo jeżeli w ogóle, czy też w ogóle połączenia, zaczynając od początku, nie? No bo jeżeli powiemy sobie, że mamy numer 5066125 jako numer, który wyskakuje w Google Adsach do połączenia się z nami, no to zwykle jest tak, że marketing mówi, mieliśmy x klików na numer, 10 klików na numer. I tak jak często gadam, to bardzo często jest tak, że no nie wiemy fizycznie, czy ile z tych 10 klików to były faktyczne połączenia, nie? A jeżeli mamy ten numer wpięty w centralę wirtualną, to my już będziemy wiedzieć, ile tych połączeń danego dnia było na ten numer, czyli sobie zerkniemy, porównamy 10 klików, czyli teoretycznie 10 telefonów, a fizycznie na centrali zadzwoniło 7 razy, krótko mówiąc. No idąc dalej, te 7 telefonów, no to na przykład 4 nieodebrane i w ogóle nieodzwonione później, nie? Czyli zmarnowane pieniądze. No, to tak pół żartem, pół serii. Czy można raporty rozbudować według własnych potrzeb? Tak, jesteśmy otwarci na rozbudowę, na kustomizację pod to co mówiłem, nie? Że szczególnie ta technologia Microsoft BI, ona nam pozwala
te dashboardy budować też pod konkretne case'y, pod konkretne potrzeby. Więc jeżeli jest taka potrzeba, żeby mieć ten dashboard w innej formie albo żeby ten dashboard mierzył jakieś inne parametry i o ile mamy te parametry w bazie, czyli przewidzimy, żeby je mierzyć, to my je pokażemy. Czy będąc właścicielem kilku salonów sprzedaży możemy porównać dane między sobą? No, de facto tak, nie? No bo wiecie co, do tego możemy użyć funkcjonalność trochę zespołów, czyli jeżeli powiemy sobie, że salon w Rzeszowie jest jednym zespołem, który ma x pracowników, x agentów, czy tam x użytkowników centrali, a zespół drugi to jest salon w Bydgoszczy, no to wyraportujemy de facto wszystkie parametry, wszystkie elementy w podziale na te zespoły, na te lokalizacje, nie? Więc możemy sobie je porównać. Dobra, zakładając, że agentami systemu będą tylko wybrani pracownicy działu CC/BDC i zadania na przykład oddzwonienia będziemy eksportować do zewnętrznego komunikatora lub na skrzynkę mailową, to czy odpowiedź zwrotna ze skrzynki mailowej na dedykowaną skrzynkę państwa systemu z zachowaniem na przykład tematu wiadomości może automatycznie powiązać się ze sprawą? No jasne, to wiecie co, to ja bym sobie chyba to wyobrażał tak, że jak mamy sobie tą sprawę Czerwińskiego jakąś, dobra, powiedzmy, że zakładamy sobie jakąś tam sprawę z połączenia. Która dotyczy gdzieś tam Volkswagena i de facto jakichś tam akcesorii, to wiecie, z poziomu systemu ten konsultant BDC, on może wysłać też maila. I teraz zobaczcie, co się dzieje. Jeżeli zakładamy sytuację, że on nie wysyła tego maila do klienta, tylko wysyła gdzieś tam wewnątrz firmy, więc wpisuje adres wewnętrzny wewnątrz firmy, no to idzie do tego działu, do którego wysłał to zgłoszenie, mail z numerem sprawy w naszym systemie, z numerem ticketu. I jeżeli ten dział odpowie na tego maila, zachowując ten numer ticketu na przykład w temacie maila, to nam się to zwątkuje, czyli będziemy widzieli w historii aktywności również odpowiedź tego działu wewnętrznego i będziemy mieli ciągłość komunikacji dla danej sprawy. Czy system jest operatorem, czy trzeba mieć swojego operatora? Pan Dominik pyta. Wiecie co, no tak, no świadczymy też usługi operatora telekomunikacyjnego, ale to jest technologia, która wymaga jednego, łącza SIP-trunkowego, czyli tak popularnie zwanego VoIP-owym. Aczkolwiek VoIP to jest bardzo szerokie pojęcie, ale jeżeli macie operatora już telekomunikacyjnego, który dostarcza numerację, dostarcza sygnał telefoniczny kanałem SIP-trunk, a obecnie chyba każdy to robi, albo może to zrobić, nawet jeżeli dziś macie łącze analogowe, to operatorzy z miłą chęcią zwykle starają się sprostać oczekiwaniom klientom i przenoszą te łącze analogowe i całą numerację do SIP-trunka, to takiego operatora też obsłużymy, a jeżeli będzie potrzeba, to też my możemy świadczyć usługę operatorską. Dobra, tutaj pani Ania ma takie pytanie ciekawe. Czy do systemu można wgrać skrypty rozmów? Można. Można wgrać, można je edytować, bo wiecie, tu jakby, zobaczcie, ten formularz, który tutaj wam pokazuję, to jest jakby pewien jeden z rodzajów formularzy, który możemy sobie przeedytować od strony menedżerskiej, ale na przykład jeżeli mówimy o skrypcie rozmowy, to pokażę wam taki przykład, który na przykład zawiera konkretny tekst, który możemy jakby potraktować jako skrypt rozmowy, czyli napisanie, co ma mówić ten konsultant. Takim przykładem specyficznym jest na przykład ankieta badania satysfakcji, nie? No to dobra, no to jeżeli konsultant w trakcie rozmowy uzyskuje zgodę na to, żeby klient odpowiedział na kilka pytań, to my mu mówimy, co ma gadać, nie? Czyli jakie ma pytania akurat w przypadku ankiety badania satysfakcji klienta zaznaczasz, no i w zależności od tego, jaką odpowiedź uzyskał, no to możemy podpowiedzieć, o co konkretnie następnego ma zapytać, czyli zastosować tak zwany skrypt kroczący czy tam krokowy, nie? Więc de facto tak, mamy możliwość wgrania czy tam utworzenia skryptów, rozmów, a co dalej idzie, to pamiętajmy o tym, że też każdy z tych elementów, które tutaj konsultant zaznaczy, czy też wpisze, wprowadzi, to też jest element, który jest wpisem do bazy danych i w związku z tym możemy to wyraportować, zagregować i wyciągać z tego wnioski, nie? Czy jest zakładka oddzwonionych pozytywnie połączeń?
Może być, tak. Możemy pokazać te skuteczne oddzwonione, wyraportować na przykład do osobnej zakładki. A jak z wychodzącymi z różnych marek? Czy system rozróżnia? Jeśli tak, to w jaki sposób? Pani Sylwia pyta. No, to jest dobre pytanie. Trochę wchodzimy jakby w tą kwestię centralki. Wiecie co, to jest tak, jakby dzisiaj się skupiamy bardzo mocno na tych połączeniach przychodzących, bo to jest też jakby ten element, który pewnie w pierwszej kolejności mocno lubicie sobie zagospodarować albo usłyszeć, jak można tym zarządzić. Ale no właśnie, drugi element, na który pozwala platforma Contact Center, to element kampanii wychodzących, czy też dzwonienia jakby do klienta. No i teraz wiecie co, dobra, to jeżeli sobie wgramy jakąś tam bazę do danej kampanii wychodzącej, czyli na przykład, nie wiem, dzwonimy z akcją serwisową Volkswagena, to możemy na poziomie kampanii określić, jakim klipem się wyświetlamy, czyli na przykład możemy się wyświetlać klipem, czyli numerem głównej infolinii Volkswagena. To jest jakby jedna kwestia. Z drugiej strony, gdzieś tam z poziomu shortcodów tak zwanych możemy też zdefiniować, jakim numerem telefonu ma się wyświetlać agent oddzwaniając albo dzwoniąc do klienta, no niekoniecznie w ramach kampanii, ale z poziomu rekordu. Więc jest możliwe gdzieś tam zdefiniowanie, żeby odpowiednim numerem telefonu przypisanym do danej marki się wyświetlać na połączeniach wychodzących. Nie? Dobra, i czy na jednym systemie mogą pracować dwa salony w dwóch różnych lokalizacjach i czy wdrażaliście już system w takim podziale? Mogą pracować dwa salony w dwóch różnych lokalizacjach, bo to jest ten element, który ja tak porównałem do zespołów, nie? Czyli do tego u nas logicznego podziału na zespoły, gdzie traktujemy sobie, że salon w Bydgoszczy jest zespołem X, a salon w Rzeszowie jest zespołem Y, więc bez problemu możemy działać w dwóch oddziałach. Czy wdrażaliście już system w takim podziale? Tak, coś mi się kojarzy, że gdzieś tam w marce, na przykład BMW, mamy dwa chyba albo trzy oddziały, ale jeżeli to jest ważne, to chętnie wrócę gdzieś tam na privie z informacją zwrotną, ile tych oddziałów jesteśmy w stanie zrobić. Nie? Wiecie co, to jest też tak, że te oddziały trochę traktujemy jak pracownika zdalnego, w cudzysłowie oczywiście, a mamy gdzieś tam 200-300 osobowe call centra outsourcingowe, gdzie te 200 osób na przykład w czasie pandemii po prostu pracowało z domu, nie? Na jednym systemie. I wiecie, i w tych outsourcingowych call centrach też macie konkretne zespoły, konkretne kampanie, które raportujemy osobno, ale nadal są w jednym systemie, nie? Dobra, czy będzie historia połączeń dla całej firmy plus raportowanie, jeśli tylko dział CC będzie korzystał z platformy, a reszta firmy nie? Dobra, no to pani Sylwia zadała to pytanie. Dobre pytanie. To jest tak, pamiętajcie, że to, co dziś pokazuję, nazwałem to platformą BDC, jakby platformą Contact Center, i to jest ta część przygotowana dla działu BDC, dla działu Call Center, ale pod spodem jest centrala telefoniczna i jeżeli użytkownikami, czyli to, co tutaj na przykład mogę pokazać, taką naszą wewnętrzną, i jeżeli każdego pracownika podepniemy pod tą centralę, tak mówiąc kolokwialnie, no to wyraportujemy też nie tylko dział CC, nie? Mimo że ten pracownik tam, doradca handlowy będzie odbierał te połączenia na komórce, a one będą przechodziły przez naszą centralę, dział części będzie miał jakieś tam telefony na biurku podpięte pod centralę, no, ale niekoniecznie będzie pracował na platformie, to my też wyraportujemy ten ruch telefoniczny, nie? Więc jest taka możliwość, że pracownik, który nie pracuje konkretnie na tej platformie, ale jest podpięty pod to, co jest pod spodem, czyli pod architekturę centrali telefonicznej, to też zostanie objęty tymi raportami dotyczącymi ruchu telefonicznego, nie? Czyli gdzieś tam wyciągniemy informacje o tym, jak on tym ruchem zarządza, tak to powiem. Czy no co, no do zobaczenia może na jakimś następnym webinarze, bo widzę, że temat jest chłonny i sporo pytań tutaj padło, na które nie zdążyłem odpowiedzieć, ciekawych pytań. No mam nadzieję, że uda nam się gdzieś tam to zebrać i wam na wprost odpowiedzieć, ale
W międzyczasie to zapraszam też do kontaktu, śmiało, serdecznie. Dobra, szczerze mówiąc nie myślałem, że będzie tak aktywnie, będzie tak dużo pytań, cieszy mnie to. No i fajnie, że jakoś tam to wyszło dobrze. Mam nadzieję, że się spotkamy gdzieś tam na kolejnych webinarach albo na spotkaniach face to face, czy tam przez wideo. Dzięki wielkie, do zobaczenia, powodzenia.